Dzień dobry Państwu. Michał Leśniewski, jestem pracownikiem już teraz Wydziału Historii od niedawna. Nie dlatego, że ja jestem od niedawna, tylko Wydział Historii jest właśnie świeżo powstały 1 września, więc w tym sensie od niedawna jestem tutaj specjalistą od historii powszechnej. Dzisiaj będziemy mówić o historii Irlandii. To nie jest tak w 100% rocznicowo, bo de facto jeżeli mówimy o niepodległości Irlandii, to pewnie lepiej byłoby mu jakby odbyć ten wykład za rok, czyli w roku 21, albo nawet za dwa lata w roku 22, w zależności jak liczymy. Natomiast no, uznano, że rocznicowo mimo wszystko będzie ta data dobra. To nie jest zresztą wielki błąd, dlatego że właśnie ten proces jest bardzo długi. I trwa, no właśnie, ile trwa? No, oczywiście Irlandczycy powiedzą, że od zawsze walczyli o wolność i niepodległość. No, tak naprawdę ograniczmy się do XX wieku i właściwie to, co warto tutaj powiedzieć, na czym warto się skupić, to po pierwsze są trzy okoliczności zasadnicze, to znaczy rok 1911, uchwalenie ostatniej ustawy Home Rule, rok 1916, czyli powstanie wielkanocne i no właśnie rok tak naprawdę 1921, kiedy Irlandia, czy zostaje zawarty traktat brytyjsko-irlandzki, który ostatecznie ustanowił powstanie wolnego państwa Irlandii w takich granicach, jakie dzisiaj znamy, czyli tej bez Ulsteru, prawda. Proces jest o tyle ciekawy, nie tylko dlatego, że odbywa się jakoś tam równolegle w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce, ale też no jest trochę odmienny niż to, co mamy w przypadku Polski. Czy mniej gwałtowny? Chyba nie, natomiast proces wygląda trochę inaczej. To najlepiej zresztą uwidacznia to pewna rzeczywistość związana z wspomnianymi datami. To znaczy, jeżeli mamy powstanie wielkanocne, które trwa 5 dni między 24 a 29 kwietnia 1916 roku, to pewną charakterystyczną cechą tego powstania jest fakt, że większość ludności Dublina, Irlandczyków, była wobec tego powstania albo niechętna, albo obojętna. Tak naprawdę Irlandczycy w olbrzymiej większości uważali, że powstanie jest niepotrzebne, niczemu nie służy, że jest to awantura grupy radykałów, którzy nie potrafią pogodzić się z rzeczywistością. No i to jest kwiecień czy koniec kwietnia, przełom kwietnia i maja 1916 roku. Tymczasem raptem, powiedzmy rok później, a ostatecznie właśnie półtorej roku później, w grudniu 1918 roku, Sinn Féin, czyli partia, która stała się w międzyczasie zwolennikiem pełnej niepodległości Irlandii, uzyskuje w wyborach, które odbywają się w Irlandii, tak jak zresztą w całym Zjednoczonym Królestwie, uzyskuje miażdżące zwycięstwo. No i pytanie jest, skąd ta przemiana, skąd ta zmiana? Zaraz do tego dojdziemy, natomiast warto właśnie o tym pomówić, o tych pewnych procesach, bo zazwyczaj, no właśnie w wielu podręcznikach, zwłaszcza irlandzkich, bardzo jest podkreślony ten trend niepodległościowy. I oczywiście wielu Irlandczyków było zwolennikami niepodległości. Natomiast z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ten układ nie był taki prosty. Z jednej strony Irlandczycy bez dwóch zdań czuli się w Zjednoczonym Królestwie obywatelami czy poddanymi, bo takiego terminu raczej wolano używać, subject, a nie citizen, czuli się obywatelami czy poddanymi drugiej kategorii. I to jest jedna rzeczywistość. Rzeczywiście Irlandczycy mieli takie poczucie bycia tymi gorszymi niż Szkoci czy Anglicy, czy nawet Walijczycy. I to jest ta jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że jednak Imperium, Zjednoczone Królestwo i Imperium Brytyjskie otwierało przed wieloma Irlandczykami, to nie tylko tą częścią protestancką z Ulsteru, ale
także katolicko, przynajmniej od lat 70. i 80. XIX wieku otwierało duże możliwości awansu. Czy to w armii, czy to w administracji publicznej, czy to w służbie kolonialnej. Naprawdę bardzo wielu Irlandczyków dochodziło do najwyższych stanowisk w armii, do pozycji pułkowników, generałów, w administracji, do wyższych stanowisk administracyjnych. Rzeczywiście były to szanse awansu ekonomicznego, społecznego czy towarzyskiego, niebagatelne. Wreszcie też trzeba pamiętać, że mimo całego procesu, który się odbywał w ciągu XIX wieku, próby odrodzenia, tak zwanego odrodzenia gaelickiego, tak naprawdę od drugiej połowy XVIII wieku olbrzymia większość ludności irlandzkiej, niezależnie czy katolicka, czy protestancka, była anglojęzyczna i należała do szeroko pojętego kręgu kultury anglosaskiej, czasami ją określano jako angloceltycka. I tak naprawdę i kulturowo, i językowo, i obyczajowo odczuwała znaczną bliskość z Anglią czy Szkocją. Może nawet zresztą bardziej Szkocją niż Anglią, ale to nie jest tutaj aż tak ważne. Czy ogólnie ze Zjednoczonym Królestwem. To nie była jakaś dramatyczna różnica. Oczywiście były różnice akcentów, różnice dialektów, ale pamiętajmy, w samej Anglii język był bardzo zróżnicowany i społecznie, i regionalnie, więc nie była to aż tak wielka przeszkoda i tak wielki problem. Więc ci Irlandczycy rzeczywiście jakby żyli w takim, trochę nieelegancko mówiąc, rozkroku. To znaczy z jednej strony mieli poczucie bycia tą gorszą grupą, z drugiej strony jednak Zjednoczone Królestwo oferowało im jakby i duże szanse awansu, i możliwości rozwoju, i pewne poczucie wspólnoty czy partycypacji w sprawowaniu władzy. To wszystko jakby powodowało, że Irlandczycy w samej Irlandii w olbrzymiej większości nie byli zwolennikami ruchów radykalnych. Tak naprawdę te najbardziej radykalne ruchy, jak tam Clan na Gael, czy Irish Republican Brotherhood, czy Irlandzkie Bractwo Republikańskie, one były najpopularniejsze wśród emigrantów irlandzkich w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w samej Irlandii popularność tych ruchów była ograniczona. Tam rzeczywiście do wybuchu I wojny światowej dominowała Irlandzka Partia Parlamentarna, kierowana przez Johna Redmonta, której celem zasadniczym było zdobycie autonomii dla Irlandii, czyli home rule. I co więcej, ta popularność Redmonta była umocniona tym, że ostatecznie w latach 1911-14 to home rule zostało przyznane. W 1911 roku Brytyjska Izba Gmin uchwaliła finalnie ustawę o autonomii dla Irlandii, która z jednej strony miała tworzyć lokalny parlament, cedować na niego znaczną część uprawnień parlamentu westminsterskiego, a z drugiej strony ograniczyć liczbę deputowanych irlandzkich właśnie w parlamencie w Wielkiej Brytanii. Ale jakby ten cel, który był celem od co najmniej połowy XIX wieku, czyli uczynienia z Irlandii autonomicznej części Zjednoczonego Królestwa, został osiągnięty w 1911 roku. Ustawa została uchwalona. Oczywiście ona będzie dalej procedować, bo sytuacja nie była prosta, ale mimo weta Izby Lordów w 1913 roku, pamiętajmy, Izba Lordów w międzyczasie utraciła większość swoich uprawnień, więc to weto było wetem zawieszającym. W efekcie rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, że ostatecznie na początku 1914 roku Izba Gmin potwierdziła nadanie Irlandii home rule. I wydawałoby się, że ten cel zasadniczy został osiągnięty.
nie? Czyli uzyskanie autonomii. Problem polegał na tym, że w miarę jak się okazało, że to home rule staje się coraz bardziej realne, odezwały się głosy społeczności protestanckiej, głównie zamieszkującej Belfast, ale także po części w Dublinie, która zaczęła nie chciała żyć w kraju, który byłby zdominowany przez katolików. Nie? Który ten antagonizm protestancko-katolicki był na tyle silny, że uznano, czy znaczna część tej populacji uznała, że nie, że oni nie chcą żyć w kraju, który byłby zdominowany przez katolików. I tak naprawdę w 1911 roku ta dyskusja z dyskusji nad home rule przeszła na poziom dyskusji, co dalej z Irlandią. Czy to home rule będzie dotyczyć całej Irlandii, czy tylko katolickiej części Irlandii, co z Ulsterem, czy Ulster zostanie wydzielony, czy nie. Tutaj były różne rozważania. Przykładowo Arthur Griffith, który był przywódcą Sinn Féin, on w ogóle był zwolennikiem nie tyle home rule, co takiego zastosowania modelu austro-węgierskiego, czyli jakby przyznanie Irlandii takiego statusu, jaki Węgry miały w monarchii habsburskiej. A z drugiej strony był zwolennikiem wprowadzenia w Irlandii proporcjonalnych zasad wyborczych, nie systemu większościowego, tak jaki obowiązywał w całej Wielkiej Brytanii, tylko systemu proporcjonalnego, który miał gwarantować protestantom odpowiednią dużą reprezentację, a to znaczy wpływ na władzę. I liczył, że w ten sposób uda się pogodzić te odrębne aspiracje protestantów i katolików. Nie? Z drugiej strony właśnie wspomniany John Redmond, czyli przywódca tej najważniejszej irlandzkiej partii, czyli Irlandzkiej Partii Parlamentarnej, raczej był zwolennikiem negocjacji, to znaczy zgodę na to, żeby te 6 hrabstw Ulsteru miało prawo opcji i prawo jakby przystąpienia z pewnym opóźnieniem do home rule. Nie, więc jakby kładł nacisk na negocjacje. On się dobrze znał z Edwardem Carsonem, który był przedstawicielem, czy głównym, czy liderem unionistów w Irlandii Północnej i liczył na to, że te wzajemne, nie najgorsze relacje pozwolą jakby wynegocjować jakiś modus vivendi. Tym niemniej te nastroje rzeczywiście narastały. Unioniści stworzyli swoje oddziały paramilitarne, które miały bronić ewentualnie właśnie tej, raczej tak zwanych ochotników ulsterskich w 1912, którzy mieli bronić odrębności Ulsteru wobec reszty Irlandii. W odpowiedzi Irlandzkie Bractwo Republikańskie stworzyło irlandzkich ochotników, którzy też organizację paramilitarną, którą zresztą w krótkim czasie kontrolę, którą przyjęła Irlandzka Partia Parlamentarna. No to rzeczywiście sprawiło, że w okresie między 1911 a 1914 doszło do zaognienia sytuacji, rzeczywiście realnej groźby wybuchu konfliktu domowego, zaognionego jeszcze bardziej przez tak zwany incydent w Carra, podczas którego, kiedy rząd brytyjski wydał oddziałom brytyjskim stacjonującym w Irlandii rozkaz rozbrojenia ochotników ulsterskich, no i właśnie oficerowie armii brytyjskiej zgromadzeni w Carra odmówili wykonania rozkazu. Co groziło, odmowa wykonania rozkazu jest de facto rodzajem zdrady stanu. Rzeczywiście doprowadziło to do bardzo ostrego kryzysu politycznego w samej Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę sytuację rozwiązał wybuch I wojny światowej. Więc te nastroje w Irlandii były podgrzane bardzo mocno. Tak naprawdę osiągnięcie home rule, czy formalne osiągnięcie home rule nie uspokoiło sytuacji, tylko przeniosło ciężar konfliktu z walki Irlandczyków o autonomię na walkę wewnętrzną między irlandzkimi unionistami i zwolennikami home rule o zakres tego home rule, także terytorialny, o to, czy Ulster będzie obejmowany przez home rule, czy nie. Wojna, jak mówię, paradoksalnie wybuch I wojny światowej uspokoił tą sytuację.
jakby w te, jakby i Carson, i Redmond zwrócili się do swoich zwolenników o poparcie wysiłku wojennego Wielkiej Brytanii. Podobnie zresztą Sinn Féin, ono nie miało aż tak jednoznacznego stosunku, ale Sinn Féin zasadniczo uznawało, że należy w tej wojnie poprzeć Wielką Brytanię, chociaż powiedzmy było wstrzemięźliwe w tym swoich wyrazach. Natomiast rzeczywiście Irlandzkie Bractwo Republikańskie, czy Clan na Gael, czy najbardziej radykalne organizacje jakby postanowiły wykorzystać wojnę do wywołania rewolty. Wiemy, że zwrócili się także do Niemców. Roger Casement, który był wtedy bardzo rozpoznawalną postacią, dziennikarz, polityk, który był bardzo rozpoznawalną postacią nie tylko w Irlandii, ale w ogóle w świecie, bo był jednym z tych, którzy ujawnili to, co się działo w wolnym państwie Kongu i całe nadużycia władzy belgijskiej, władzy kolonialnej w Kongu. Nawiązał kontakt z Niemcami, wynegocjował z nimi wsparcie militarne w postaci dostawy broni, amunicji oraz jakby próby zwerbowania spośród jeńców pochodzenia irlandzkiego, legionu irlandzkiego, ale nawet to pokazało, że radykałowie nie mieli wsparcia. No, prosty przykład, z ponad 2000 jeńców irlandzkich będących w 14 roku w niewoli niemieckiej, niespełna 60 zdecydowało się na przystąpienie do tego wolnego legionu irlandzkiego, no, co pokazuje jasno, że no, nawet wśród tej części Irlandczyków, nie wiem, katolickich, jakby to poparcie dla idei zbrojnej walki o niepodległość było minimalne. Tym niemniej te najbardziej radykalne organizacje rzeczywiście parły do wywołania rewolty. Po co? Znaczy, czy rzeczywiście wierzyły w sukces? To jest właściwie do dzisiaj nierozstrzygnięta sprawa. Owszem, wierzyli, że jakby rewolta przebudzi ducha narodowego Irlandii, natomiast bardziej chyba chodziło o zakwestionowanie dotychczasowej pozycji Redmonta i tych umiarkowanych stronnictw i pokazanie, że no właśnie jednak w Irlandii jest ten silny nurt opozycji wobec przynależności do Zjednoczonego Królestwa. Jak on był silny? Nie wiemy. Znaczy, to jest tak, że po prostu nie mamy tej pełnej wiedzy. Warto pamiętać, że chociaż partia Redmonta zdobywała większość mandatów do parlamentu brytyjskiego z Irlandii, to jej realne poparcie kształtowało się na poziomie 40% społeczeństwa. Przy czym olbrzymia większość tego było w Irlandii Południowej, a nie na przykład w Ulsterze, więc można przyjąć, że no, w tej części katolickiej no, pewnie było to trochę ponad 50% społeczeństwa, ale to nie była przygniatająca większość. Nie? Więc ten podział był jakby wybory nie do końca odzwierciedlały ten realny podział polityczny, który miał miejsce w Irlandii. Tym niemniej dość jasno widać, że do 1916 roku to wsparcie dla niepodległości Irlandii, dla ugrupowań radykalnych jest raczej niewielkie. Większość Irlandczyków popierała Redmonta, czy znaczna część Irlandczyków popierała Redmonta ideę Home Rule, wierzyła, że jakby po wojnie będzie można ostatecznie wynegocjować jakiś sensowny modus vivendi, tym bardziej, że właśnie to wsparcie w postaci ochotników także katolickich, a nie tylko protestanckich, którzy zgłaszali się do armii brytyjskiej, no miało być kolejnym dowodem tego, że no Irlandczycy są lojalni wobec Wielkiej Brytanii, a w związku z tym, jako że są lojalni, jako że lojalnie wspierają brytyjski wysiłek wojenny w czasie I wojny światowej, no to zasługują na to, żeby zaufać im i żeby mogli otrzymać ten samorząd czy autonomię w ramach Zjednoczonego Królestwa. Takie były nadzieje na to, w dużej mierze liczono. Znaczna część właśnie irlandzkich ochotników czy ulsterskich ochotników
czyli zarówno unionistycznych, jak i nazwijmy to republikańskich, chociaż nie jest to do końca prawda, jakby zaciągnęła się do armii brytyjskiej. Dwie dywizje brytyjskie były w większości złożone właśnie z ochotników z obu tych ugrupowań. Więc właśnie to miała być taka trochę karta przetargowa, że jakby po wojnie ta home rule nabierze ostatecznego kształtu. Ogólnie Irlandczycy uważali w latach 1914-15, że ten kierunek wybrany przez Johna Redmonta był właściwy. Wszystko zmienia się w Powstaniu Wielkanocnym. Z jednej strony, jak powiedziałem wcześniej, Powstanie Wielkanocne, które w założeniu miało być powstaniem ogólnokrajowym, ostatecznie ograniczyło się do samego Dublina. Ona zresztą ma pewne podobieństwo do późniejszego powstania warszawskiego, bo tak naprawdę najpierw ogłoszono, jakby zapowiedziano powstanie ogólnokrajowe, potem grupa inicjatywna zaczęła wycofywać się z idei powstania, widząc, że to poparcie dla powstania jest bardzo słabe. Ostatecznie pewien ciąg nieporozumień doprowadził jednak do tego, że 24 kwietnia 1916 roku powstanie w Dublinie wybuchło. W ciągu 5 dni zostało przez Brytyjczyków stłumione. Jak mówiłem, ważnym elementem tego był fakt, że znaczna część ludności Dublina, nawet tej, która zazwyczaj była pro-republikańska, nie udzieliła poparcia powstaniu. Znaczy uważała, że to powstanie jest nieodpowiedzialne, że jest próbą jakby narzucenia pewnego trendu przez radykałów. Wiemy, że bywały sytuacje, że wziętych do niewoli bojowników, żołnierze brytyjscy musieli bronić przed tłumem, który był gotowy wręcz do linczu. Nie? I to jest jakby kwiecień 1916 roku. Wydawałoby się, że no w pewnym sensie Powstanie Wielkanocne potwierdziło to, że tą jedyną słuszną drogą jest droga do autonomii wybrana przez Johna Redmonta. Co się stało, że w grudniu 1918 roku, czyli trochę ponad półtorej roku później, w kolejnych wyborach, które odbyły się, mówię, ogólnobrytyjskich, które odbyły się także w Irlandii, nagle większość mandatów zdobyło Sinn Féin, partia znacznie radykalniejsza niż Irlandzka Partia Parlamentarna. Odpowiedzią jest zachowanie Brytyjczyków. Znaczy Brytyjczycy jakby w tych pierwszych reakcjach zachowali się przesadnie. Znaczy postanowili pokazać Irlandczykom po pierwsze, gdzie jest ich miejsce, a po drugie pokazać nie siłę. Nie? Jakby nie wyciągnęli na przykład wniosków z tego, co miało miejsce w Imperium w 14 roku, znaczy nawiązuje do dość egzotycznej sytuacji wybuchu powstania burskiego w Związku Południowej Afryki w 1914 roku, gdzie tamtejszy rząd zrobił wszystko, żeby z powstaniem rozprawić się jak najłagodniej, nie? Żeby uwięzionym, aresztowanym wydawać jak najniższe wyroki kary, znaczy żeby jakby nie tworzyć bohaterów, nazwijmy to z jednej strony, i żeby, nie wiem, pokazać, że rozumieją, jakie są ich intencje, rozumieją, że te powody, nawet jeżeli błędne, były szczytne, że, no, żeby nie prowadzić do antagonizmu, do narastania antagonizmu. Tymczasem Brytyjczycy tu w tym pierwszym odruchu postanowili pokazać Irlandczykom, jak już powiedziałem, gdzie jest ich miejsce. Nie? I w związku z tym, mimo że w powstaniu wzięło udział de facto kilkaset osób, może nieco ponad 1000, to aresztowano ponad 3,5 tysiąca ludzi, często nie mających nic wspólnego z powstaniem, często wręcz takich, którzy byli wobec powstania sceptyczni czy krytyczni. Aresztowano 1800 z tych osób zostało internowanych i znowu bez należnego procesu. Wśród tych internowanych był m.in. Michael Collins, później bohater wojny o niepodległość Irlandii.
bez należnego procesu i znowu bardzo często akurat Michael Collins był wśród tych, którzy byli, brali udział w powstaniu wielkanocnym, ale wielu z internowanych nie miało z tym powstaniem nic wspólnego. Wreszcie prawie 190 osób osądzono, przy czym osądzono w tajnych procesach, bez obrońcy, jakby ze złamaniem wszystkich zasad, które jakby obowiązywały w brytyjskim systemie prawnym, w rodzaju sądów kapturowych, więc znowu miano poczucie pewnej niesprawiedliwości i bardzo dużą część tych osądzonych, bo aż 90 z tych 180, prawie 190 osób, skazano na karę śmierci. Żeby było jasne, z tych 75 osobom tą karę śmierci zamieniono na długotrwałe więzienie. Ostatecznie wykonano 15 wyroków kary śmierci. Natomiast no znowu sam fakt surowości tych sądów, skazania 90 osób, no był tutaj takim sygnałem dla wielu Irlandczyków, że brytyjskie działania wobec, czy represje wobec jakby powstania są niewspółmierne do skali tego, co się wydarzyło i zachowania większości społeczeństwa irlandzkiego. Jakby większość społeczeństwa irlandzkiego, wiem, powtarzam się, była albo obojętna, albo wroga temu powstaniu, a i tak jakby ucierpiała na skutek represji, które oczywiście porównując z tym, co się działo, nie wiem, chociażby po powstaniu styczniowym w Polsce, czy nie wiem, podczas niemieckiej okupacji Belgii, były łagodne, no ale pamiętajmy, jakby tu liczył się odbiór społeczny, a odbiór społeczny był taki, że no, Irlandczycy poczuli się nieproporcjonalnie ukarani za w sumie niewielkie wydarzenie. I rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tutaj, kiedy to niezadowolenie narastało, tu w tej karze śmierci, no to ważny był element, czy takim elementem spektakularnym, może ważnym nie, ale spektakularnym, pokazującą taką bezmyślną, bezmyślne okrucieństwo Brytyjczyków, była sprawa jednego tak zwanego konolego, który mimo, że był ranny w nogi, został, jakby wyrok został wykonany, człowieka, nie wiem, przyniesiono na krześle i postawiono przed kompanią, która miała go rozstrzelać i rozstrzelano i no to zostawiło bardzo złe wrażenie. To jest charakterystyczne, nawet Edward Carson, czyli przywódca unionistów irlandzkich, wzywał rząd brytyjski, żeby wycofał się z tych działań. Znaczy nawet on, mimo że wrogi zdecydowanie powstaniu, nie wiem, uważał, że to, co robi rząd brytyjski w Dublinie i ogólnie w większości Irlandii, jest bez sensu, że to tak naprawdę tylko będzie nakręcać spiralę wzajemnej niechęci. Czy tak samo Redmond, który w pierwszej chwili potępił oczywiście powstanie, czy poparł pierwsze działania brytyjskie zmierzające do jego stłumienia, jednak potem wzywał do tego, żeby te złagodzić te represje, czy złagodzić te działania tych sądów nadzwyczajnych, żeby te wyroki śmierci anulować, odwołać jako niewspółmierne do problemu. Rząd brytyjski, żeby było jasne, zareagował na to, ale jednak z opóźnieniem, nie od razu. Znaczy minęło ileś tygodni, nim rząd brytyjski rzeczywiście wycofał się z większości. Jak mówię, ostatecznie rozstrzelano albo powieszono 15 z 90 skazanych osób. No, ale było to w jakimś sensie za późno. Mleko już się rozlało i takie wrażenie niewspółmiernego okrucieństwa pozostało, które dość szybko przełożyło się na zmianę nastrojów. I tą partią, która najbardziej na tym skorzystała, było Sinn Féin. Partia, która wchodziła w wojnę w 1914 roku jako partia w głębokim kryzysie. Tak naprawdę bez większego poparcia
zmarginalizowana z jednej strony przez irlandzką partię parlamentarną, z drugiej strony przez te ugrupowania radykalne, takie jak Irlandzkie Bractwo Republikańskie. A ona jakby tutaj skorzystała, czy Arthur Griffith właśnie przez swój bardziej umiarkowany radykalizm, jakby to dziwnie nie brzmiało, jakby zdołał przejąć znaczną część elektoratu Irlandzkiej Partii Parlamentarnej, która nie na tyle się zradykalizowała, żeby poprzeć ugrupowanie typu Irlandzkie Bractwo Republikańskie, ale która rzeczywiście uznała, że polityka Redmonta zawiodła, że Brytyjczycy nie wypełnili swoich zobowiązań. I rzeczywiście mamy sytuację, kiedy już w 1917 roku Irlandzka, czy Sinn Féin staje się główną siłą polityczną. W kwietniu 1917 roku jakby zaczęła tworzyć pod swoim patronatem takie szerokie ugrupowanie polityczne, które zostało sformalizowane jako nowa czy odrodzona partia Sinn Féin w październiku 1917 roku. I rzeczywiście to ewidentnie to wahadło zaczęło się przechylać w tą stronę bardziej radykalną, chociaż trzeba pamiętać, że Sinn Féin ciągle nie było takim jednoznacznym zwolennikiem niepodległości. Ona się między innymi dlatego odniosło sukces, że nie było aż tak radykalne jak Irlandzkie Bractwo Republikańskie i jednak jakby pozostawało otwarte na możliwość negocjacji, nazwijmy to, z Brytyjczykami. Kolejnym elementem, który doprowadził do radykalizacji nastrojów w Irlandii, był tak zwany kryzys poborowy, nie? Dlatego, że na wiosnę 1918 roku ruszyła wielka niemiecka ofensywa na froncie zachodnim. Brytyjczycy tak naprawdę, i nie tylko Brytyjczycy, wpadli w panikę, że oto być może Niemcy jednak przełamią front i no i właśnie, i nie wiadomo jak wojna się skończy. Więc potrzebowali zwiększonego poboru do wojska. I do tej pory w Irlandii obowiązywał pobór ochotniczy. Mimo że po Sommie pod koniec roku 1916 w Wielkiej Brytanii wprowadzono pobór, to wyjęto spod tego prawa samą Irlandię, gdzie ze względów politycznych uznano, że bezpieczniej będzie ograniczyć się do poboru ochotniczego. I w tym sensie jakby to było zresztą pewne działanie brytyjskie, które miało złagodzić nastroje w samej Irlandii. Natomiast sytuacja w 1918 roku stała się na tyle dramatyczna, że Brytyjczycy postanowili jakby ten pobór rozciągnąć na Irlandię, a żeby osłodzić, tak by powiązali pobór z kwestią home rule. To znaczy powiedzieli wprost, że no, realizacja home rule w tym kształcie uchwalonym ostatecznie w 1914 roku będzie możliwa, jeżeli Irlandczycy zgodzą się na wprowadzenie w Irlandii powszechnego poboru. Dla Irlandczyków było to złamanie słowa. Oni uznali, że w końcu ustawa przeszła i dlaczego miałyby być jakieś dodatkowe warunki. I paradoksalnie to, co miało przekonać Irlandczyków do wsparcia idei powszechnego poboru, ostatecznie przekonało ich, że Brytyjczycy nie grają fair. I dali temu wyraz w grudniu 1918 roku. W grudniu 1918 roku doszło do, jak już mówiłem, kilkukrotnie wyborów powszechnych w Zjednoczonym Królestwie. Te wybory odbyły się także w Irlandii i w tej części irlandzkiej tych wyborów poza Ulsterem 91% mandatów parlamentarnych uzyskała właśnie Sinn Féin, kompletnie dominując Irlandzką Partię Parlamentarną i właściwie scena polityczna, znaczy Ulster w większości głosował za irlandzkimi unionistami Carsona, natomiast większość Irlandii katolickiej głosowała za Sinn Féin. I co to jest ważne? Otóż posłowie czy delegaci wybrani w tych wyborach
postanowili nie udawać się do Wielkiej Brytanii, tylko ukonstytuowali się w swój odrębny parlament. Było to, trzeba przyznać, sprytne posunięcie. Z jednej strony oczywiście samo ukonstytuowanie parlamentu nie było legalne, ale oni sami, ich mandat, jako że ten mandaty zdobyli w normalnych, legalnych wyborach brytyjskich, był niekwestionowany, czyli nie mógł być przez nikogo kwestionowany. Byli reprezentantami narodu irlandzkiego, a oni się ukonstytuowali w nowy parlament irlandzki, Dail, który powołał własny rząd złożony z Sinn Féin. W ten sposób zaistniał okres dwuwładzy w Irlandii. Z jednej strony reprezentanci Zjednoczonego Królestwa w Dublinie, na zamku w Dublinie, z drugiej strony właśnie Dail z rządem wybranym przez ten parlament, który pochodził z wyborów legalnych odbytych w brytyjskim systemie politycznym według zasad takich, jakie obowiązywały w całym Zjednoczonym Królestwie. To doprowadziło, znaczy było wstępem do konfrontacji, która formalnie przyjmuje się, że się zaczęła 21 stycznia 1919 roku. Znaczy to jest data jakby przyjęta ex post. Wtedy doszło do ataku Irlandzkiej Armii Republikańskiej na policjantów irlandzkich w służbie brytyjskiej i to się przyjmuje za początek wojny o niepodległość. Która będzie trwała do roku 1921. Oczywiście, jeżeli mówimy wojna, to nam się kojarzy to z wielkim konfliktem. Nie był to wielki konflikt. Zresztą tu były pewne sprzeczności, dlatego że z jednej strony jakby były wśród Irlandczyków trzy postawy. Ludzie takie jak Michael Collins uważali, że trzeba konfliktu typu partyzanckiego, znowu Eamon de Valera, który później w przyszłości zostanie prezydentem. Znaczy wtedy został prezydentem Republiki Irlandzkiej, bo Dail ogłosił powstanie Republiki Irlandzkiej i Eamon de Valera został pierwszym prezydentem tejże republiki. On uważał, że trzeba toczyć wojnę regularną jako pewne okazanie swojej niezależności. Natomiast Arthur Griffith, czyli przywódca z Sinn Féin, uważał, że trzeba się ograniczyć do obywatelskiego nieposłuszeństwa, do aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa, wstrzymać się od działań zbrojnych. Tym niemniej wygrała jakby opcja Michaela Collinsa. Znaczy, jeżeli mówimy o wojnie i niepodległość, to nie ma jakby pola do jakiegoś wielkiego omawiania, bo to nie jest konflikt, nie wiem, regularny. Tak naprawdę mamy do czynienia z rodzajem miejskiej i wiejskiej partyzantki, która jakby konfliktem o niskiej intensywności, dzisiaj byśmy go nazwali konfliktem hybrydowym, gdzie właśnie Irlandczycy stosowali metody sabotażu, które pewnie można by w pewnych sytuacjach nazwać aktami terrorystycznymi, ataków partyzanckich. Natomiast no, armia brytyjska i siły paramilitarne, tu zwłaszcza tak zwane siły policyjne, paramilitarne, takie jak Black and Tans na przykład, czy OSIS, no uciekały się do aktów kontrterroru wobec ludności irlandzkiej, ale jest to konflikt o niskim natężeniu, o czym świadczy zresztą sam fakt, że w ciągu tego dwuletniego konfliktu, ja wiem, że to nie zabrzmi najlepiej, ofiar śmiertelnych po obu stronach było poniżej 2000. Więc to nie był konflikt o bardzo dużej intensywności. Zresztą największa intensywność przypadła już na drugą połowę roku 1920 i pierwszą połowę roku 2021, gdzie ewidentnie doszło do zaostrzenia tego konfliktu po obu stronach, gdzie ta spirala przemocy ewidentnie narastała, ale jest to właśnie taka przemoc, no, typowa dla konfliktów hybrydowych, to znaczy takie akty represji, kontrrepresji, jakieś ataki, nie wiem, na policjantów, akty odwetu. No nie jest to jakby wojna typu regularnego w żadnym wypadku. I faktem jest, że po prostu w 21 roku jasne stało się dla obu stron, że z tego sytuacji, no może nie tyle nie ma wyjścia. Oczywiście Wielka Brytania
mogła stłumić to powstanie siłą. To nie jest tak, że nie mogła. Natomiast nie miała woli politycznej. Zarówno postawa dominiów brytyjskich, jak i opinii światowej, ale także opinii w samej Wielkiej Brytanii, w samym Zjednoczonym Królestwie, no nie sprzyjała działaniom, które mogłyby doprowadzić do pacyfikacji Irlandii, która była możliwa. Nie? Militarnie Wielka Brytania miała tą możliwość, ale politycznie nie miała woli. No i właśnie można powiedzieć, nie miała woli i po części możliwości, ale politycznej tego. Z drugiej strony Irlandczycy, Michael Collins, Arthur Griffith zdawali sobie sprawę, że jakby ten konflikt do niczego nie prowadzi. Michael Collins stworzył pomysł przeniesienia tej wojny do samej Anglii, ale też zdawano sobie sprawę, że to może zmienić nastawienie społeczeństwa brytyjskiego, które do tej pory było niechętne zbyt ostremu traktowaniu Irlandczyków. No, w sytuacji przeniesienia konfliktu na wyspę, do samej Brytanii, mogło zmienić opinię, wtedy jakby stworzyć warunki, w których Wielka Brytania mogłaby użyć pełni swoich sił do pacyfikacji nastrojów. Jakby dla obu stron stało się jasne, że trzeba zawrzeć jakieś porozumienie. I to wstępne porozumienie zostało zawarte, czy zawieszenie broni w lipcu 1921 roku. Było ono wstępem do negocjacji. Tu ważną rolę odegrały trzy osoby. Po pierwsze ówczesny król, czyli Jerzy V, to tak na marginesie tego, że bardzo często widzimy monarchię Wielkiej Brytanii tylko jako ozdobnik, ale tu widać było, że postawa króla i jego zdecydowany sprzeciw wobec zaogniania konfliktu odegrały kluczową rolę w przekonaniu rządu brytyjskiego, żeby jednak dojść do jakiegoś porozumienia z Irlandczykami. Drugą osobą był ówczesny premier Związku Południowej Afryki Jan Smuts, który stał się swoistym negocjatorem między Davidem Lloyd George'em i Eamonem de Valerą. Cieszył się jako dawny generał z wojny burskiej szacunkiem Michaela Collinsa między innymi. Z drugiej strony był zaufanym człowiekiem Davida Lloyd George'a. No i trzecią osobą był sam David Lloyd George, który jakby zrozumiał, że w istniejącej sytuacji nie ma sensu doprowadzać do dalszego zaognienia konfliktu. Trzeba jakby doprowadzić do jakiegoś porozumienia. To porozumienie ostatecznie zawarto 6 grudnia 1921 roku. Ono przewidywało, że Irlandia uzyska status dominialny, wzorowany na statusie Kanady, stanie się jednym z dominiów brytyjskiej wspólnoty narodów. Że wolne państwo Irlandii, znaczy hrabstwom Ulsteru pozostawiono opcję secesji, że tak powiem, z wolnego państwa Irlandii, z której te opcje skorzystały, co będzie zresztą powodem do wybuchu krótkotrwałej wojny domowej samej Irlandii już w latach 22-23, no ale to już jest jakby poza tematem naszych zainteresowań tutaj. To, co jest tutaj istotne i czym warto spuentować, znaczy kończy się ten konflikt porozumieniem, wynegocjowanym porozumieniem w grudniu 21 roku, ale ważniejsze jest to, że właściwie sam konflikt został spowodowany przez Brytyjczyków, że paradoksalnie, gdyby ich postawa w trakcie i po powstaniu wielkanocnym była bardziej wstrzemięźliwa, bardziej, znaczy po prostu łagodniejsza, gdyby jakby posłuchano się rad chociażby właśnie Edwarda Carsona, lidera ówczesnych unionistów, czy właśnie Redmonta, to prawdopodobnie ta historia potoczyłaby się inaczej. Czy Irlandia by uzyskała wtedy niepodległość? To jest osobne pytanie, na które nie ma dzisiaj odpowiedzi jasnej i wyraźnej. Natomiast że na pewno ta historia potoczyłaby się inaczej, ten proces historyczny trwałby inaczej. Jako że Brytyjczycy wybrali w roku 16 opcję
nazwijmy to bardziej siłowego rozwiązania kwestii irlandzkiej, to paradoksalnie, a jednocześnie nie mieli sił i środków w czasie I wojny światowej, żeby naprawdę spacyfikować Irlandię, to rzeczywiście doprowadziło do zmiany nastrojów politycznych, która następuje właśnie w latach 16-18, no i zwyciężenia ostatecznie tej opcji niepodległościowej, która odniesie sukces w 21 roku, tworząc wolne państwo Irlandii. I dziękuję Państwu bardzo.